Tak, tak mi się wydaje, że jak cztery osoby do ciebie podjeżdżają z klamkami i mówią, że ci rozjebą łeb, jak będziesz za nami jeździł i ty na to nie reagujesz, tylko po prostu się odjeżdżasz, to jest to kozaczenie. Nie musisz mnie wyzywać, żeby mnie obrazić, wiesz? Moim zdaniem okazałeś totalny brak szacunku do osób, które cię dosłownie powijają i mają czterokrotną przewagę nad tym, co ty robisz. Rozumiesz? Wczoraj coś się działo takiego? Pacyfik? O cholera, prawie go przejechałem. No to prawa strona robi swoje. Mhm. Ej, ziomek. Co jest? Stój, bo strzelam. Okej, stoję. Ta. Trzeba by auto skołować. Ej, puszeczka. Ta. Więc to do góry, tak. Dobra, kierujcie się na motel, my tam podjedziemy. Myślę, że to policjant już. Ej, ziomek! Coś za jeden? Zwykły cywil. Zwykły cywil? Tak. To stój, bo strzelam. Ja, zrobił na apa. Co? Na Pacyfiku już byłem przed chwilą. O, to pana teraz pojedziesz na Jubilera. O, chyba lepiej. A i tu nie byliśmy na Pacyfiku, to wiesz. Randomowo. Raczej tak. No, to twoje auto? A, to weźmiemy to auto. Okej, to czekaj, otwórz kluczykami. Tak, otwórz kluczykami, siądziesz na pasażerze. Dziwituwa. Tamten już pewnie na policję dzwoni z motorka. No dawaj, dawaj, wpakuj się. Ty, gdzie? Czapeczka. Czapeczka, siadaj do małego auteczka. Na kierowcę. I pan obok siada sobie. A reszta do dużego auteczka. Trzeba by się na stację podjechać. Jakiegoś dziwnego motocyklistę spotkaliśmy. No co mówił? Nie no, krzyczałem do niego łapu, łapu jest przy mnie, potem sobie odjechał. Celowałem do niego prosto. Serio? No. Przejeżdżał tu przed chwilą. No właśnie wtedy do niego celowałem, stanął przy mnie i odjechał sobie. Okej, przeżyłbyś sobie klamkę. A, dobra, spoko. To tylko by nie był, no jeżeli nie reaguje na słowa, no to... A puszek? Co puszek? No tu. A, okej, dobra. Jesteś? No wszyscy są. Dobra. Nie widziałem go wcześniej. Miałem zakładnika jednego i on był w motelu i wybiegł z motelu i się dosiadł. No i dalej. Zatankuję autko, to wszyscy sobie wysiądą. I wsiądą za chwilę po tankowaniu. No ja do niego krzykniemy. Stój. Stój. Cześć z tobą, gościu. No nic. Czego problemy robisz? Ja? No tak. No. Jakie problemy? No słyszałem, że cię celowali i spieprzyłeś na motorze. To do mnie celował. Oczywiście, że ja. I nie struję głupa. Przy motelu, jak wyjeżdżałeś sobie, krzyczałem nawet do ciebie. Chłopie, wy żeście prowadzili, kurde, z kajdankami zakutych tam jakiś no, jeden prowadził, ale ja do ciebie celowałem i co? Pierwsze słyszę. A, okej. Okay. Przeszedł mu oponę. Nie mogę. O! Jaki cwaniura. Przywalił mur, pojechał dalej. Przywalił murek bokiem i stwierdził, już się stało, jadę dalej. Trochę jesteśmy zajęci, nie? No. Ale pojedę cera. Mogą nas słychać. I mówi, że nie ucieka, teraz uciekł znowu. Ale nie mogłem, bo było za tego, za wysoko. Tak, wiem, zmusiłem się, dlatego pojechałem do tyłu. Dzień dobry, spokojnie, proszę oczekiwać, za chwilkę negocjator do was podejdzie. O, jak miło. Dziękuję. Mi się wydaje, czy PD stało się lepsze? Nie, mają dużo pracy dzisiaj, dlatego się tak dzieje, że nie przyjeżdżają. A i też trafiamy na fajniejszych negocjatorów, co nie cwaniakują. Nie chcę, jest w porządku. A, okej, dobra. Jest jedna jednostka. Tak, jak zaraz skończymy, to wychodzimy. No już skończyliśmy. Tak? Tak. No to zakładnicy idziecie przed auto, a my wsiadamy i odjeżdżamy. Wracajcie. Mamy dwóch zakładników. Nie kombinuj. Nie masz ludzi. Siadamy. Celujcie z auta do nich. Celujemy do zakładników z auta. Przesuńcie się, żebym was nie rozjechał. A, celuję. Nie zdążyłem przyjechać, Olali nas. No chyba
Chyba się nie spodziewali, że będziemy czekać, aż jednostki dojadą, no bez jaj. Olali nas. Kto na dole może? Pasy pozapinane? Tak. To kozak. Niezły napad. No chyba się spodziewali, że ja będę czekał, aż oni jednostki dostawią. Nie mają czasu, to nie mają czasu, spierdalam. Gdyby nie ta Helka, to już w sumie byśmy uciekli. No nie, chyba nie, chyba nie aż tak kozacko by to było. Zakładników nikt nie odkuł. Zostały bidulki. O kurwa. To nie jest zły pan policjant. Pojebało taką jednostką? Wow. O! Fajnie pół silnika do zrobienia teraz. Bo jak nie umie jeździć w pościgach, to nie jeździ wcale. Ja jebę, jak się wpierdolił na pełnej, nawet nie hamował. Helki nie ma. Nie, no spoko, odjeżdżamy tunelami, zgubimy, no, bo to są szosowe. Nie ma. Ale to są szosówki dwie, spoko. No tak, i w górę można. Ale jak wjedziemy w tunel, to nie wjadą za nami. Bo tam nie dadzą rady na tym piochu. No pa, gdzie ci tu wjedzie szosówka? No chyba, że hardkorowa ich wjedzie. Okej. Okay. To fajna szosówka. Co, po torach też pojadą za nami? No tak. Sorki, sorki. Nie, nie mam problemu, ziomuś, nie? Nic się nie dzieje, pracuj się tam. Nie wiem, co to jest, ale cały czas mi szepcze do ucha. Sorki, sorki. Dobry ziomeczek. O kurna. Co? Prawie generator jednaliśmy. Nie. Wolne. Oni tak, mnie. No my też prawie. No chyba tutaj już nie wiadą tą szosówką, co? Wiem. Bo jak wiadą... To was pojebało z tą szosówką? Jak wy jeździcie po takiej części? Fajne macie auto terenowe. To pojebało. Ej, bo wysiądę i zacznę strzelać bez kitu, no następny. Ma być? Co to za auta? Ja pierdolę. Twierdzili, że jednak nie. O kurwa. Nie, no bez jaj, no już skoczyli do tej wody, tak sobie, o, plum. Tędy jakby przejechali, to już w ogóle nie wiem. Ale chłopy. Nie, no jadą za nami, bo słyszę. No tak. Nie ma kto dowodzić i mówią, jedziemy na luzie. Kanałami nas ścigają, autem pościgowym. Skaczą tam po torach, kurde. Kurczę, tak nawiedź. No, trochę zwolnili, to może im przeszło. Najpierw nas staranowali, teraz jeżdżą, kurde, gdzie popadnie tą szosóweczką. Wariaty, pijani chyba. Może dawno nikogo nie złapali. O kurde. O marne. Co ja poradzę, mi zablokował drogę. No i teraz już przejął pościg ktoś, kto powinien ten pościg prowadzić. Ale to w ogóle nie powinien jechać. A chłopaki pewnie w kanałach zostaną. Nie ta. Ło! No kurwa. Helikopter. Helikopter w ogniu, mówisz? Gdyby nie to, że za nami wjechali, to byśmy uciekli. Ale chyba już uciekliśmy. Jakby tu grać? Mówcie jak najciszej. Auto jest padnięte. Nic nie pojedziemy. Co to było w ogóle? Bo tutaj dobry hajs jest. Jedzie za nami. Da. Są 4 osoby. Czemu do mnie celujesz? Się tam. Słucham? No, jak to ja? No tak, ty. Wysiadamy. Wiesz, że też mamy bronię? Zdaję sobie sprawę. Jesteś pewny, że sam robisz interwencję kontra 4 osoby? Z bronią? Aha. Zaraz dojadę. Naprawdę? Aha.
Kurwa. Gdzie on Rambo przyjechał normalnie? Pablo Cortez, kurwa jebany. No bo on czekał na posiłki, to już ma w dupie to, że jest sam na czterech. A to może na GPS-a. Jeszcze mówi aha. O, tędy też przeskoczą? Mhm. No pewka. Ja bym proponował na GPS-a jechać. A do w góry. W góry pojedziemy, a tego Corteza rozjebiemy, jak tylko podjedzie za nami. Od razu. Bo jest nawet żadnego gadania. Pierdala. Ile tych krosów? Dwa krosy. Okej. Tururu. Tam. Chyba minął pości. No i co z tamtymi? No jedź tam. No jadę, tylko pytam, czy są. Ja na pan spośrednictwie dzisiaj się ładnie popisał. Tak, jedni i drudzy. To na motor też. Nieustraszony, kurwa, Tommy Lee Jones, strażnik Teksasu. Przyjeżdża sami, wysiada z auta i celuje do czterech ludzi. Jebnięty. Pokaż, zgubimy ich na złomowisku. Na bank. Dobra, out. Pan już spierdzielił. Pewnie, że spierdzielił. No, spierdolił z akcji, no. To jest strzelanka według niego. Spierdolił 100 metrów dalej, elo, helikopter już ląduje. No pokaż się, panie policjant, pokaż się. Wstępnie. No idzie ten policjant z góry. No kurwa, jak ktoś mnie rozjebał, nawet nie wiem skąd. To jest kurwa granie z policją, nie? To jest żenada jakaś. Ktoś mi po prostu mi ktoś strzelił z głowę gdzieś, kurwa, z nie wiadomo z pizdu skąd, nie? Bo jak zwykle się rozstawili, porozbiegali się po kurwa jakichś krzakach, helikopter ląduje na dachu. Wszystko spokojnie. I kurwa nawet nie słyszysz żadnego stój, bo strzelam, tylko ktoś ci strzela w tył głowy po prostu, bo sobie biegłeś. Ja nawet jednego strzału nie oddałem podczas tej strzelaniny. Nawet kurwa jednego w policjanta nie strzeliłem, nie? I od razu dostaję kulkę w głowę. Z jakiegoś kurwa dachu, czy chuj wie skąd. Strzynada. I to jest kurwa znowu to samo, nie? Ja nie wiem, ja nie ogarniam tego. I on też stał obok mnie, też dostał kulkę. I jelo. Nawet się z nikim nie postrzelałem, nic. Tylko żeby przyjechać, rozjebać i do domu, nie? Czy nie mogłem go wtedy przejechać? No pewnie bym nie zgłosił za RD, znaczy RDM mówię, VDM. To raz, a dwa, motory jak się przejeżdża po nich mają tendencję do wybuchania, wiesz? Tym bardziej jak jakąś terenówką przejeżdżasz. To jest duża szansa, że on się poobija i wybuchnie po prostu. I cała piątka by wtedy zginęła pewnie. No nie? No zobaczymy, co admini powiedzą. Ja czekam na werdykt. Oglądają pewnie powtóreczkę i się zastanawiają, co by tu zrobić z panami policjantami niezniszczonymi. Dobra. Pan ochroniarz. Akcja złomowiska plus jubilery zostaje anulowana. Dziękuję. No fajnie, jakby sprzęt oddali, a nie, że się zawinął. Cały napad cofnięty. Znajomo, no jak panie, brawo, no kurwa. Czyli hajs nam też zabiorą z napadu. Wcale byśmy nie spierdoli, bez problemu byśmy uciekli. Nie rozumiem, czemu jest cała akcja cofnięta i hajs też. Halo? Może w sumie zrobimy tak, będzie iść do labula. A, czyli my tracimy też hajs z napadu. No kurwa. Fajowo. No i do domu. Dzisiaj na służbę. Mi się nie obija, nie leży. Zaraz się go położę. Siema. Czym problem? Znaczy nie, że problem, tylko chcemy pogadać, bo chłopak mi się tutaj, wiesz, skarży, że... Nie wiem, czy to wy byliście, czy nie. Ale który to jest tak, chłopak? Ten tutaj po mojej lewej. No to niech opowie, co się stało i dlaczego się skarży.
No jak to się stało? Stało się to, że strzelaliście do mnie, no. Próbowaliście mi przestrzelić oponę. Powiedz od początku, co się stało, to może nakreślisz swojemu szefowi, dlaczego to spotkanie ma sensu. No to już wam mówię, co się stało. Przejeżdżałem przez motel, patrzę, zakuwacie Camacho, jednego gościa, który tam stał wcześniej, widziałem przy samochodzie. Wyjeżdżam drugi, mówię, nie będę się wpierdalał, że tak powiem, mieszał, bo skoro taka sytuacja jest, to różnie może się dziać. Wyjeżdżam z tyłu motelu, no i patrzę, gościu biegnie za drugim skutym, bez klamki, bez niczego. Zobaczył mnie, przejechałem dalej. Coś tam tylko usłyszałem, nie próbuj, a gościu zaczął wyciągać klamkę, ale już byłem daleko, nawet nie miałem szans, żeby cokolwiek słychać. Pojechałem, zatankowałem auto, mówię, jadę, dostałem telefon, jadę na Paleto. No i co, podjechaliście do mnie, zapytaliście się, jaki jest problem. Odpowiedziałem, że no, nie wiem, o co chodzi, żadnych problemów nie stwarzam. No już to no jest jedno kłamstwo. Nie, no dobra, niech skończę. Więc stwierdziliście, że po prostu przestrzelicie mi oponę. Gościu z tyłu powiedział, że nie może mi przestrzelić, więc zaczęliście cofać, a ja uciekłem, że tak powiem. Tak, skoczyłeś z klifu na asfalt i przywaliłeś tak, o mur, to też powinieneś dodać. O nic, nie przywaliłem żaden murek. Tak, okej. Okay. W twojej wypowiedzi już jest jedno kłamstwo, bo do ciebie podbiegło dwóch gości z bronią. Nikt nie wyciągał broni, bo każdy już miał w ręku. No to super. Jeden prowadził zakładnika, a drugi do ciebie celował i krzyczał, żebyś się podał, a ty sobie z dupy odjechałeś. No to fajnie, później, jak kamerkę jeszcze, na kasę. Jak ktoś mówi. Później jak jeszcze do ciebie podjechaliśmy, to zacząłeś kozaczyć do nas słownie. A to jak się dziwisz? No dobrze, no ja mam kamerkę, nie ma problemu, możemy to zawsze rozwiązać, skoro mówisz, że ja próbowałem kozaczyć, mówiąc to, że nie ma problemu i że nic nie robiłem, no to już twoje zdanie, no ja mam inne zdanie na ten temat. No to ciekawe. No mi się nie wydawało, żeby to było kozaczenie w jakikolwiek. Ja też tam byłem. No ja tylko mam tą wersję, wiesz, chłopaka, dlatego... Nie, wiem, wiesz, dlatego rozmawiamy, ale... No. Też tam byłem, też to wszystko widziałem. Też widziałem, jak przejeżdżasz w kółko cały czas wokół tego motelu, mimo tego, że widzisz, że porywamy typów. I nieprawdą jest, że się od razu zawinął, bo przyjechałeś jeszcze ze dwa razy wokół tego motelu i obserwowałeś nas. I moim zdaniem wyglądałeś na osobę, która jeździ, patrzy, co robimy i zaraz wezwie policję. Dlatego cię chcieliśmy powinąć. Nawet raz nie powiedziałeś, że jesteś od fioletowych. Nic takiego nie padło. To, że nosisz koszulkę, to nie znaczy, że wszyscy od razu będą wiedzieć, że pracujesz dla nich. Dwa razy do ciebie celowaliśmy, dwa razy z tobą rozmawialiśmy, żebyś się ogarnął. I dwa razy to celowanie zignorowałeś. Najpierw pod motelem uciekłeś, jak celowali i kazali się zatrzymać. A później jak do ciebie celowaliśmy i mówiliśmy, że w zamian za to, że tak nas potraktowałeś, to tylko ci przebijemy oponę. I tak stwierdziłeś, że sobie odjedziesz z tej rozmowy po prostu, skacząc z klifu na dół na autostradę i uciekając. Więc tak naprawdę dwa razy zignorowałeś to, że do ciebie ktoś celuje, dwa razy zignorowałeś ostrzeżenie słowne i teraz organizujesz wielkie spotkanie, masz pretensje do ludzi. Nie wiem właściwie o co, bo nic ci się nie stało. Nikt ci tej opony w końcu nie przebił, nigdzie nie postrzelił. Spotkanie to wiesz, ja chciałem po prostu wysłuchać jedną i drugą stronę, żeby sobie też to w głowie po prostu poukładać. Nie, no co, to można przez telefon moim zdaniem. Ja powiem tak, z mojej strony, jeżeli gość widziałem, że prowadzi zakładnika bez klamki w rękach, no to sorry. Drugi była. Drugiego nie widziałem, że miał klamki, ani do mnie celował, ani cokolwiek robił. Ten co niby tam coś tam krzyknął, okay. Bo słyszałem tylko, że... Czekaj, jak to było? A, nie próbuj, coś w tym stylu, ale nie wiedziałem, czy to było do mnie, czy to do zakładnika, czy do kogokolwiek, okay. Bo nie miał klamki, nie miał nic. Załóżmy, i, że tak było. Że tak powiem, nie widziałeś tego, bo ty stałeś na motelu, a oni byli z tyłu motelu, tak więc... Załóżmy, że tak było. A druga dlatego... sprawa, że skoro gość mówi, że nie może strzelić do mojego koła, to znaczy, że coś ma nie halo, albo nie wiem, albo jest ślepy, albo cokolwiek ma z oczami, no i wykorzystałem sytuację, uciekłem, tak? Chłopie, mogłem strzelić w twoją głowę, ale nie mogłem strzelić w twoją oponę, wiesz dlaczego? No ja to bo mnie tak, tak rękami nie sięga, żebym ci strzelił w oponę z tamtego kąta. Mogłem prosto ci strzelić w głowę. No dlatego wycofaliście, ja wykorzystałem moment, że nie miałeś, że tak powiem, dobrego... Dobry cały czas miałem dobry, bardzo cały mi smutno, że nikt prawie donate'ów nie tylko wysyła. Nie w ciebie, nie mogłem wami, mój motor, już nawet ciebie, Mike Rolli by wysłał. Cały czas jestem zażenowany. Smutna bułka. A jeszcze jedna, że się bał, nie, na pewno. Jeszcze jedna rzecz, że nie, przecież wy jak też jeździcie po mieście, no, i ktokolwiek do was podjeżdża, coś próbuje powiedzieć, to nie krzyczycie, że jesteście czarni, mnie nie ruszajcie. To jest chyba logiczne, tak? A ty wiedziałeś, że my jesteśmy czarni? Zorientowałem się w późniejszym czasie po rozmowie po Camacho i mniej więcej po waszym ubraniu. I wiedziałeś, jakie mamy układy między naszymi grupami? Powiedzieli mi moi, że tak powiem,
koledzy. No, czyli można się było domyślić, że wystarczy powiedzieć ja swój od fioletowych, nie wzłączonej policji ludzik. Chyba wystarczyło tak powiedzieć, ale ty wolałeś kozaczyć i się tam tłumaczyć, że ty nic nie robisz, że czemu my się czepiamy i po prostu odjechać. No to to jest kozaczenie, mówię, że kozaczenie. Nie zrobiłem problemów i nie wiem, o co chodzi. Tak, tak mi się wydaje, że jak cztery osoby do ciebie podjeżdżają z klamkami i mówią, że ci rozjebą łeb, jak będziesz za nami jeździł i ty na to nie reagujesz, tylko po prostu się odjeżdżasz, to jest to kozaczenie, nie musisz mnie wyzywać, żeby mnie obrazić, wiesz? Moim zdaniem okazałeś totalny brak szacunku do osób, które cię dosłownie powijają i mają czterokrotną przewagę nad tym, co ty robisz. Rozumiesz? Dla mnie to jest bardzo proste i bardzo logiczne. I wydaje mi się, że dla wszystkich zgromadzonych tu osób to jest bardzo logiczne. Że jak cztery osoby stoją do ciebie celują, to lepiej odpowiadać na pytania i nie kombinować. Ty wolałeś nie odpowiadać na pytania i skoczyć z klifu. Więc moim zdaniem to jest kozaczenie. Pomijając to, jak się zachowujesz psychicznie, to jeszcze fizycznie, skacząc kurwa z 30 metrów, lądując na autostradzie i spieprzając między autami. To jest kozaczenie. No widzisz, miałem auto crossowe, dlatego byłem w stanie, że tak powiem, wykonać taki no, manewr. Pewnie. Pewnie każdy z nas byłby w stanie skoczyć no, z 30 super, metrów, przyjebać o mur i pojechać dalej. No nie przyjebałem o mur, no ale mniejsza. Ja to widziałem inaczej. I nagranie ja też mam. Widziałem inaczej. I nagranie też mam. No, nie, i myślę, że teraz też się nie zachowujesz odpowiednio. Nadal nie masz szacunku do nikogo. Nadal nie próbujesz się... nikogo i nie wyzywam. Nadal próbujesz mówić nam, że to my robimy słów. Problem. Nie mówię, że robicie problem, jest tylko cicho. Chodzi o to. Dobrze. Ja myślę, że jesteście w stanie to rozwiązać między sobą. Mhm. Miło, że chcieliście to porozmawiać i coś tutaj omówić, ale jak widać, no kolega mimo waszych szczerych chęci raczej nie jest w stanie się przyznać do błędu i dalej uważa, że on nic złego nie zrobił. Znaczy, ja nie, wiesz, mnie tam nie było, więc mi też ciężko stwierdzić. Nie? No na pewno mam troszeczkę rozjaśnioną sytuację. Wiadomo, że też czasami oczy płatają figla, że tak powiem, nie? Czasami gdzieś tam ktoś za dużo wciągnie w nocha i potem oczy świrują niestety. No może omur nie przywalił, ale skoczył na pewno i temu nie zaprzeczy. No nawet sam powiedział, nie? Że skoczy, nie? Dobra, to ja wszystko w sumie wiem. A tak jeszcze jak jest spotkanie, to od razu się dopytam. Coś tam z czerwonymi jakieś kontakty może macie? Bo tutaj tam chłopaków szukamy, próbujemy się z nimi skontaktować, albo może wiecie, gdzie można ich znaleźć. Czerwonymi? No. Kojarzymy jakichś czerwonych? To jeszcze istnieje? Nie, już nie ma czerwonych. Aha. Bo aktualnie nie ma w obiegu żadnych czerwonych. Są te szaraki chłopaki, co mają różne kolory codziennie. Mhm, nie, bo wczoraj po najczerwonych właśnie moich chłopów próbowali, wiesz, zawinąć. Widziałem dwóch typów na zielono wczoraj na Sandy, ale takich czerwonych, że czerwonych to nie. Chyba nie ma co się tam spinać specjalnie. Nie, ja tylko mówię, tylko chciałem po prostu brać się, że sobie to poskładać w głowie i po prostu to omówić, nie? A widzę, jak to z dwóch stron po prostu wygląda, więc widzę, że to też nie było z waszej strony takie, że po prostu albo, bo nam się nudzili w cudzysłowie, to tego, nie? Porywaliśmy dwie osoby, jakiś typ pojeździł motorem dookoła, dlatego się zdziwiliśmy, że jeździ. Wiesz, jak to jest? My mniej świadków, tym lepiej. No dokładnie. Pewnie jakby się zatrzymał, to też byśmy go popinęli i by pojechał na bank z nami. Czy tam na co jechaliśmy. No ale już jak wyszło. Dobra, ludzi. To dziękuję ślicznie.